po długim, długim czasie warto tutaj wrzucić jakiś filmik o tematyce budowy domku letniskowego. Jak widzicie, jedne drzwi zniknęły. A to może świadczyć tylko o tym, właśnie takie drzwi, że mamy je wstawione gdzie indziej. Zobaczcie, jak mokro jest. Przez ponad 3 tygodnie, jak tutaj jestem, ani jeden raz nie padał deszcz. Ale w końcu, słuchajcie, zaczęło lać wczoraj, ale tak napierdalało, że jaka jest groza. No ale to nie ma tego złego, ze względu na to, że temperatury przez te 3 tygodnie ostatnie, można powiedzieć, że najmniejsza temperatura to była tak 35 stopni. Dało mi się pierwszy raz w życiu ogarnąć 44 stopnie. To było coś. Także tak to wygląda, jesień już się zbliża. Jest połowa sierpnia. Mamy winogronka ładne, białe. Mamy siano niespalone. Mamy doprowadzoną wodę. I tak mniej więcej to wygląda. Słuchajcie, tą czarną membranę mi tu wczoraj zwiało. A z tego względu, zobaczcie, jak ją wyjałowiło to słońce. Słuchajcie, włączę łatwą muzykę, żeby nie było później pozwów o ten, o prawa, kurwa, autorskie do muzyki. Tak to wygląda. Także popadało, ale już praktycznie wyschło. Tyle tygodni nie padało i widzicie, tą membranę mi tutaj zwiało. Tu już żem nabił z tą płytę, ale inny zobaczy, że jest sucha. Super. A tu też jest sucha. A to wszystko, co zmokło. Deski wszystkie i ten. Także tak, zobaczcie, tutaj wstawiłem te drzwi. Właśnie. To są drzwi z tamtego pokoju. Oprawione w taką ramkę elegancką. Słuchajcie. To jest ta strona jeszcze niedokończona. Tu macie zawiasy. Nawiasy. I ten, i tak to wygląda, słuchajcie, zobaczcie, nabiłem tutaj płytę i to wszystko zostanie wyszpachlowane, wypieszczone, wytegocone i będzie zajebiście. Tutaj dorabiam tą stronę, bo troszeczkę mi tutaj zwichrowało, ale to dzisiaj zaraz skończę i tak to wygląda. Koszenia było, zobaczcie, co ktoś tam jak oglądał ten odcinek z wypalania tutaj wiosną tego roku, to zobaczcie, nie wypalajcie trawy, bo zobaczcie, tutaj gdzie było wypalane, to największe chaszcze wyrosły, a tam gdzie była dżungla, to jest praktycznie nic. I teraz zobaczcie, jak to wygląda na dzisiejszą chwilę. To mam jeszcze niedokończone, tamten pokój jeszcze podłogi nie ma w ogóle, jest zabite wszystko, ten można tu funkcjonować. Tak wygląda łazienka. Kafelek jeszcze jeden do przycięcia, do wklejenia, dlatego że nie mam maszynki. Z tego tytułu, że nie mam maszynki, to jeszcze tego nie zrobiłem. Ale tutaj już docinałem widią, wiecie, taką wiertem takim. Mamy ten, jeszcze nie podłączyłem wody tutaj w kiblu w zasadzie, bo nie mam takiej końcówki. Ale tak mniej więcej wygląda. No i pokój tak wygląda mniej więcej. To jest pierwszy pokój. Tak to wyszło. Czyli całkiem przyzwoicie, jest już lodówka. Słuchajcie, w lodówce, kurczę, wódeczka się chłodzi. Będziemy, kurwa, dzisiaj pić, bo, kurwa, należy mi się po takim deszczu, to masakra. No, mamy siateczkę w oknach poinstalowaną, tu taką pułapkę na muchy, a chyba bardziej to trzeba nazwać taką ścianą przeciwko rybactwu. I jeszcze mam wykładzinę tutaj, żeby położyć materiały. Przyjdą z tego względu, to jest nieskończone, gdyż nie było transportu tutaj z tej bazy z materiałami, która tutaj mieści się niedaleko mojego miasteczka. No i nie jest zrobione, no i tyle, nie? No tak to wygląda, elegancko. Zacząłem śmieci sortować i wynosić. Zobaczcie, jaki brzoskwinie mi wyrosły w tym roku. Nie wejdę tutaj, bo mnie jeże zabiją. To są właśnie te brzoskwinie. I jest klimat. Co można powiedzieć tutaj, z tej strony? Widzicie, to wszystko się trzyma. Nie ma lipy, zobaczcie. Wiało, paliło, słońce grzało. Deszcz padał i się nie rozwaliło, nie? Tu na razie ta woda leci tutaj, będzie tutaj. Nie ma tego złego.
Dobra, wiśnie, śliwki czerwone. Koniec tematu. To było tyle w tym roku. I zachęcam wszystkich, którzy by chcieli sobie postawić taki domek. Jeszcze przypomnę, że sam postawiłem ten domek. Sam, jeden człowiek. Znaczy, jak popękało wszystko. Belki popękały. Trzeba pomalować, zaimpregnować. I ten jeden człowiek, zobaczcie, tak dałem radę sam zrobić wszystko. Nikt mi nie pomagał nawet jednej pierdolonej sekundy. Także jak ktoś chce, to i może sobie coś stworzyć w życiu. Lekkim kosztem w zasadzie. Jeżeli chodzi o te czasy pojebane. Dobra, na razie, trzymajcie się. Budujcie swoje chatki. A ja jak skończę ten, zacznę remontować tamten duży dom. Do budówki. W te tarasy, baseny i inne takie dziwne rzeczy. A jeszcze grilla będę tutaj stawiać. I piec do pizzy chlebowej. Dobra, na razie, trzymajcie się. Kontynuowanie prac, ciąg dalszy. Podłączyłem tutaj wodę. Pięknie. A teraz będę właśnie, jak widzicie, kopać dół. Częściowo już jest wykopany. I podłączyłem, zamknąć tą kurwa mordę, chamy bezczelne, kurwa. Znowu, kurwa, przypadek z tą pierdoloną muzyką w tym, kurwa. Wypierdalaj mi chuju, ty będziesz brzdąkać, ty. Spierdalaj. Później prawa autorskie, że to przecież to moja muzyka. A to nie, że ja reklamuję na przykład, że włączę jakiś pojebany kawałek i że zareklamuję go tutaj. Także tu sobie podłączyłem taki główny zawór. Tutaj mamy zawór taki do ogrodowego węża. Tu mamy kanalizację. Częściowo wykopaną, podkopaną. Trzeba będzie jeszcze drugą część, tę 4-metrową dołączyć. I wykopać w tamtym momencie. Trzeba będzie wykopać taką studnię. Jama to się tutaj nazywa. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o. Właśnie, jak to się nazywało? Zapomniałem, jak to się nazywa. Szambo. Kurczę, przecież to się nazywa szambo. Zobaczcie, kurwa. Deszcz napierdalał, moja robota. Chuj całą robotę strzelił w ogóle. Nie, kurwa, o właśnie, od razu, żeby nie było. Wypowiem się na temat OSB i tych nowoczesnych budowli kanadyjskich. Nie bądźcie głupimi debilami i nie róbcie z domu z takiego czegoś, przecież to jest jakiś żart, zobaczcie. Jakaś porażka, ani na to tynku nie nałożyć, ani nic. Puchnie to, jak jest wilgoć, puchnie. Zobaczcie, to jest klej do płytek. Zobaczcie, co się kurwa dzieje. No, także jedynie ten... Prawda jest taka, że ja nie chciałem tego używać, ale jak sobie myślę, już tutaj nie mam desek, bo je ciężko dostać, to sobie takie gówno tutaj nabiję. Ale to i tak to nie jest jeszcze ten główny cel. Spróbuję to jeszcze styropianem. Chciałem to deskami jakimś stylingiem uwalić, ale tu nie dostaniesz w Bułgarii takich rzeczy. Chyba że w Sofii tam był się pytał, ale to transport i inne rzeczy dochodzą, to strasznie duże pieniądze. Chodzi tutaj o to, że z takiego czegoś nie róbcie nigdy domu. To jest kurwa propaganda, jakaś chemia. W ogóle nawet nie wiecie, ile tu much siedzi na tym głównie. Teraz jak to zaczpachowałem, to już jest trochę lepiej, ale to ogólnie jest zrobione z samych śmieci, z żyn zgniłych w ogóle. I sama chemia, po prostu później kurwa wam trzecie nogi rosną. I ręce. Dobra, tutaj jest od wanny. Ujście, jeszcze jedną taką rurę sobie kupię 4-metrową i tu będzie sobie tam płynąć. I jak widzicie, tyle miejsca tutaj, to co tam, jak ktoś w wakacje tutaj będzie tylko spędzać, to niech sobie to tam płynie. Jest 30 stopni non stop, ponad 40 prawie, albo i nawet 44 było przez kilka dni. To w ogóle w imieniu oka, zobaczcie, tutaj testowałem przed chwilą, podłączyłem właśnie kibel wody i to testowałem właśnie, to są dwa spłukania. I zobaczcie, nie ma już po prostu tej wody. Chwila, moment, wszystko znika. Wiosną pewnie by był problem, no ale wiosną ja tutaj oczywiście, że będę, no ale jak jedna osoba, to tam parę tych spłukań. Znaczy to tutaj to nawet nie ma co gadać, bo przecież ten... Dobra, tak mniej więcej na koniec to wygląda. Jeden pokój gotowy, okna pozasłaniane. To jest łazienka, prawie skończona. Kuchnię mamy tak, jak widzimy.
Tam jest ten pokój. Dach jest tam nabity. Tutaj jest ok, wszystko. I tak to mniej więcej.